obecnie z nami. I tak można powiedzieć, że teraz ten początek to taki już typowo pana autorski. Na pewno może i mój, ale też tak naprawdę klubu, tak? Bo też wiele wątków nie jest też zależnych w tym momencie ode mnie. Też kiedy tu przychodziłem, tak naprawdę bardzo istotne były zadania. Pierwsze zadanie to było utrzymać drużynę na poziomie ekstraklasy, wypełnić limit młodzieżowca. A trzecią rzeczą było to, że w lecie nie wiedzieliśmy do końca jak, ale że być może zmierzenie się z rewolucją, tak? Że będzie tu ubytków sporo. Też no, do końca myślałem, że troszkę to będzie jakby nie będzie tyle tych ubytków, ale jednak ich jest sporo. Wiąże się to też z tym, że sporo zawodników było wypożyczonych i oni powracali do swoich klubów. Też wielu zawodnikom w większości pokończyły się kontrakty i choćby tak jakby Mateusz Mak, czy Aleks Walecho, czy Paweł Hiszpański, no mimo że nasz klub rozmawiał z nimi, no to wybrali zupełnie inną drogę, wybrali inne kluby, dogadali się powiedzmy tak jakby z innymi klubami. Jest jeszcze spora grupa, która trenuje i ma jeszcze ważne kontrakty, ale tych kontraktów nie przedłużyła. Nie jest wąska grupa zawodników, które kontrakty przedłużyli, także trenujemy wąską grupą. Są też zawodnicy nasi młodzi, którzy tak gdzieś powracali z wypożyczenia. Także no, taki bym nazwał, że na razie jest plac budowy i że o jakimś autorstwie mówimy, to dopiero to, co się wydarzy za jakiś tam czas, kiedy ruszy liga, kiedy będziemy w trakcie ligi, ale wydaje mi się, to nie jest tylko jakby moja wewnętrzna indywidualna sprawa, ale tak naprawdę moja, ale też i klubu. Rewolucja, więc w tej rewolucji też miał pewne pan życzenia, bo tak jak pan podkreślił, odeszło oficjalnie, mówiło się, 8 zawodników, wypożyczenia, kontrakty się kończą. Co pana najbardziej interesuje? Może nie mówmy na razie o nazwiskach, ale które pozycje chciałby pan newralgicznie pod swoją myśl szkoleniową wypełnić? No, przede wszystkim no, też tutaj, że mówimy o pozycjach, no to różnie to jeszcze może być, dlatego że są zawodnicy, którzy trenują i jeszcze rozmawiają z klubem, także to się może okazać dopiero, które pozycje trzeba będzie dobudowywać, odnawiać. W moim stopniu pan to nazwał taki, mówi pan, że rewolucja. Ja tak naprawdę chciałbym, żeby to nie była rewolucja, tylko przebudowa, bo też jeżeli to jest nieuniknione, że jednak były te wypożyczenia, że są to odejścia, ale istotne jest dla mnie to, żeby jeżeli budujemy coś nowego, a w jakim stopniu będzie to coś nowego, to chciałbym, żeby to było na bazie jakiegoś fundamentu, który mimo wszystko funkcjonował, bo to tak jak gdyby ten fundament gwarantowałby takie powiedzmy taką mentalność, ale też zalążek taktyki, która gdzieś była, także no, całkowicie tak wszystko od nowa, to na pewno za mało czasu jest. Chciałbym powiedzieć sobie jasno, za 4 tygodnie od soboty tak naprawdę rusza liga. W tej grupie, która jeszcze rozmawia z klubem, a może zniknąć, są tacy zawodnicy, których pan by chciał koniecznie zatrzymać? Znaczy, no ja też nie będę używał tu nazwiska, ale też w jakim stopniu wskazałem coś priorytetowo, których zawodników, na których bardzo by mi zależało, ale nie jest to ode mnie zależne w tej chwili. No, to są zawodnicy, którzy prowadzą negocjacje, na pewno będzie to trudne, jeżeli te negocjacje nie uda się dopiąć nikt, bo będzie to większa skala uzupełnienia zespołu i to będzie stanowiło dużą trudność. Nie mamy tak naprawdę pozycji numer 9 obsadzonej tak konkretnie, jakościowo bym powiedział, jak trener patrzy, ilu zawodników chciałby ściągnąć do ofensywy na pozycję numer 9, czy klasyczne dziewiątki, czy może fałszywe, jak trener patrzy na ten problem? Znaczy, no na pewno odszedł z klubu Mikołaj Lebedeński, przeszedł do Chrobrego Głogów, Rauno Sapinen zakończył wypożyczenie i w tej chwili jesteśmy na etapie powiedzmy poszukiwania dwóch dziewiątek, może nie tyle poszukiwań, bo jak gdyby te nazwiska, które się interesujemy, one są i są prowadzone jak gdyby negocjacje. Wydaje mi się, że tutaj jeżeli wszystko pójdzie po dobrej myśli, no to wydaje mi się, że tutaj tą pozycję powinniśmy zamknąć może i szybciej niż inne. Ci chłopcy, którzy się pojawili, którzy zostali już potwierdzeni jako wzmocnienia, to są chłopcy w ocenie trenera do pierwszej jedenastki, czy patrzymy na nich bardziej jako szeroką kadrę? Znaczy wiadomo, że też w jakimś stopniu trudno powiedzieć teraz wzmocnienia. Wiadomo, że część transferów zawsze będzie wzmocnieniami, takimi będą to transfery kluczowe, część to będzie to, co będzie wiązało się ze zwiększeniem rywalizacji.
ale też osobną kwestią jest kwestia młodzieżowca, bo trzeba powiedzieć jasno, że tak naprawdę dokładnie młodzieżowców, którzy funkcjonowali, może poza Zytkiem, który był trzecim bramkarzem, to tak naprawdę ci z pola to byli zawodnicy wszyscy wypożyczeni, oni wszyscy powracali do swoich macierzystych klubów i tak naprawdę układ młodzieżowca trzeba budować na nowo i wcale to nie jest taka sprawa prosta, bo też w Ekstraklasie wszystkie kluby budują układ młodzieżowców. Są kluby, które mają jak gdyby większe akademie, mogą się posiłkować wewnątrz. No tutaj to jest jakby osobny rozdział, który też trzeba mocno zgłębić, gdzie ten młodzieżowiec miałby grać, bo to nie jest taka kwestia zbyt oczywista w ten moment. A bramkarz? Młodzieżowiec? Zastanawiał się pan na takim pomysłem? Wie pan co, no w tej chwili jest troszkę pewna wielowątkowość myślenia nad tym, bo też jak gdyby samo założenie, że jak na przykład założyłbym sobie, żeby tak było, to się musi też wiązać z tym, czy będzie dostępny taki zawodnik. Także to samo założenie to jest jak gdyby za mało. Patrzymy na to wielowątkowo, patrzymy dwutorowo, że może taka sytuacja się wydarzyć, ale może być tak, że pójdziemy jakby w bramkarza, który nie będzie stanowił limitu młodzieżowca. Mielcu mówi się, że trener jest też dyrektorem sportowym. Czy trener Kamil Kieryś od sezonu 23-24 też będzie taką funkcję, w cudzysłowie oczywiście, pełnił? Nie ma takiej, jak gdyby były takie, jak gdyby może i takie jakby kwestie, że będę jednocześnie dyrektorem sportowym. Jestem przede wszystkim trenerem, dyrektorem sportowym nie jestem. Kwestie jak gdyby układania kadry, oczywiście one przechodzą przeze mnie, ale tak naprawdę to jest kwestia klubu. Dzięki.